ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Doskonałe samopoczucie niezależnie od wieku pomaga złagodzić przewlekłe bóle stawów, mięśni, pomaga w zwalczaniu powikłań po przebytej chorobie COVID. Seanse w łagodnej komorze hiperbarycznej są już dostępne w Kaliszu. To nie tylko sposób na poprawę samopoczucia, urody, ale i podreperowania zdrowia. Tlenoterapia dostępna w gabinecie Tlen i Natura w Kaliszu przy ulicy Zielonej 3C. Telefon 667 250 951. No więc tak, ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, no bo fani nie mogą czekać. No i z Wi-Fi, które ma pełny zasięg. Świetnie pani trafiła. Światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerek. Dla puli idealny. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Jest poniedziałek, 28 marca. Agnieszka Giesz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. Na początek skrót informacji. Rodzinny biznes znanego przedsiębiorcy zakończony wielką aferą. Śledczy zarzucają wyłudzenie ponad 80 milionów złotych. Zmarł biskup senior Teofil Wilski. Minister Czarnek na otwarciu pilotażowego projektu w Kaliszu. Wypadek motocyklistów, winny pijany właściciel psa. Remont Lipowej na ostatniej prostej. A oto szczegóły. Pięcioosobowa rodzina z powiatu kaliskiego i ostrowskiego wyłudziła ponad 82 miliony złotych unijnych dotacji. W aferę zamieszani są urzędnicy i biegły. Łącznie policja zatrzymała 12 osób, w tym, jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, przedsiębiorcę znanego w Kaliszu i powiecie. Przestępczy proceder miał trwać od 2007 roku w 10 transzach. Do 2012 roku grupa wyłudziła ponad 82 miliony złotych unijnych dotacji. Z materiału dowodowego wynikało, że pięcioosobowa rodzina wywodząca się z powiatu ostrowskiego założyła grupę producentów owoców i warzyw, a następnie przedkładając określone dokumenty otrzymała właśnie takie wysokie dofinansowanie. Okazało się, że działania tej grupy producenckiej były fikcyjne, a dokumenty, które trafiały na biurka urzędników, w większości potwierdzały nieprawdę.
Jak ustalili śledczy, niektórzy członkowie grupy w ogóle nie zajmowali się uprawą owoców i warzyw. Ustalono na przykład, że z 1300 hektarów gruntów grupa przeznaczała tylko 5% powierzchni na prowadzenie deklarowanej działalności. Z dotacji miały powstać 3 chłodnie na produkowane warzywa i owoce. Tymczasem wybudowano 2, z czego część wynajmowano innym firmom. Urzędnicy, którzy mieli kontrolować grupę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego poświadczali nieprawdę. Kilka dni temu policjanci zatrzymali 12 osób, którym postawiono zarzuty wyłudzenia tych pieniędzy, a urzędnikom dodatkowo przekroczenia uprawnień. I to wszystko tym zatrzymanym osobom grozi do 10 lat więzienia za popełnione przestępstwa. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, za wyłudzeniami stali Kajetan P. i członkowie jego rodziny. Mężczyzna to przedsiębiorca, dobrze znany w okręgu kaliskim i ostrowskim. Prowadzi restauracje i popularne sklepy z mrożonkami. Pozostali to mieszkańcy powiatu kaliskiego i ostrowskiego. Wśród zamieszanych w aferę są 2 osoby związane ze światem sportowym Kalisza i Ostrowa. To Bartłomiej T., utytułowany szczypiornista MKS Kalisz oraz Marcin K., wiceprezes Ostrowi, klubu piłki ręcznej w Ostrowie. Prawdopodobnie ta sama grupa producentów zainwestowała w kupno biurowca po WSK przy Częstochowskiej. Obiekt kosztował 4 miliony złotych. Wobec Kajetana P. i 4 członków jego rodziny zastosowano policyjny dozór i wyznaczono wysokie poręczenie majątkowe. Jednocześnie zabezpieczono majątek, którego wartość przekracza 90 milionów złotych. W minioną sobotę w wieku 86 lat po długiej chorobie zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Teofil Wilski. Pogrzeb zaplanowano na czwartek. Teofil Wilski urodził się 16 października 1935 roku w Skubarczewie w powiecie słupeckim w Wielkopolsce. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1960 roku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień doktora teologii. Przez wiele lat wykładał teologię życia wewnętrznego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Pełnił tam także funkcję rektora. W 1995 roku mianowany przez Jana Pawła II na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, zamieszkał w domu księży emerytów w Ostrowie Wielkopolskim. W czwartek 31 marca o 9:30 nastąpi wprowadzenie ciała biskupa do katedry świętego Mikołaja w Kaliszu i czuwanie modlitewne. Msza święta pogrzebowa rocznie się o 11:00. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz miejski przy ulicy Górnośląskiej na Rogatce, gdzie odbędzie się pogrzeb w kapłańskiej kaplicy grobowej. W Kaliszu powstało specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. To pilotażowy program, który będzie funkcjonował przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19. W konferencji inauguracyjnej projekt udział wziął m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 jako jedyna w województwie wielkopolskim otrzymała grant w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Specjalistyczne centrum obejmie wsparciem łącznie 9 placówek, które zostały wyłonione na podstawie wstępnej diagnozy. Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi, w tym też specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z tego miejsca dziękuję prezydentowi miasta Kalisza, który jako organ prowadzący pozyskał ten grant w kwocie 1 288 519 zł i 78 groszy. Pozyskał ten grant dla naszego miasta, a wskazał naszą szkołę jako realizatora tego projektu. Także dziękuję ślicznie. Grupą docelową, do której skierowany jest projekt, jest kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, nauczyciele, specjaliści, którzy w tych placówkach pracują oraz dzieci i młodzież i ich opiekunowie prawni, ale także środowisko lokalne, szeroko pojęte. Centrum to jest jedyne w Wielkopolsce i jedno z 23 placówek w całej Polsce. W konferencji wziął udział m.in. minister edukacji i nauki. Otóż nie promujemy ponad miarę edukacji włączającej. Promujemy szkolnictwo specjalistyczne, szkoły specjalne. Temu służą SCWEW-y. Są odpowiedzią na zastaną rzeczywistość.
Trzeba podkreślić i przypomnieć, że przed wieloma laty zdecydowano, że to rodzice decydują, do jakiej szkoły chcą skierować swoje dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. To nie specjaliści, to nie dyrektorzy, tylko rodzice decydują, gdzie kierują swoje dzieci. I rzeczywistość dziś jest taka, że te dzieci w 70% w Polsce są w szkołach ogólnodostępnych, nie w szkołach specjalnych. Tymczasem w szkołach specjalnych w większości przypadków znajdują najlepszą opiekę, najlepszą edukację. Dlatego chcę podziękować pani dyrektor Sylwii Baranowskiej, ale też wszystkim dyrektorom wszystkich szkół specjalnych i wszystkim nauczycielom ze szkół specjalnych za wspaniałą pracę, jaką państwo wykonujecie na rzecz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. To właśnie w szkołach specjalnych znajdują one najlepszą opiekę. Centrum pomoże nauczycielom konsultować wszystkie elementy związane ze specjalnymi potrzebami ich uczniów, wesprze kierownictwa placówek w tworzeniu optymalnych modeli działania wobec takich uczniów, zorganizuje warsztaty i szkolenia, a także prowadzić będzie wypożyczalnie sprzętu i pomocy dydaktycznych. Myślę, że jest to dowód wielkiego uznania dla tego, co w waszej szkole robicie. Myślę, że jesteście tymi osobami, które będą w stanie rzeczywiście ten program w sposób wzorcowy przeprowadzić. Życzę pani, oprócz tych gratulacji, to chciałbym złożyć życzenia dla pani i wszystkich nauczycieli, byście w odpowiedni sposób ten wspaniały sprzęt i to wszystko, te wszystkie możliwości, które dostajecie, wykorzystali na pomoc dzieciom, ich rodzicom, ale również do tego, by budować swoje kompetencje i jeszcze lepiej w przyszłości móc pomagać osobom niepełnosprawnym. Nie zabrakło także części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 oraz Grzegorza Płonki, którego historia stała się inspiracją do powstania filmu Sonata. Wysokość grantu w ramach projektu pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą wynosi prawie 1 300 000 zł. Grant realizowany będzie do czerwca 2023 roku. Tragiczny pożar w przystajni Folwark w gminie Brzeziny. Wczesnym rankiem doszło tam do pożaru. W spalonym budynku strażacy odkryli zwęglone ciało. Do pożaru doszło przed 6 rano w jednopiętrowym domu na skraju wsi przystajnia Folwark. Na miejsce wezwano Straż Zawodową z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego oraz jednostki OSP. Łącznie ogień gasiło kilkanaście zastępów straży. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, całe wnętrze budynku i dach były objęte pożarem. Wewnątrz zajętego ogniem budynku strażacy znaleźli ciało lokatora. To mężczyzna w wieku 82 lat. W budynku mieszkał sam. Przyczyny pożaru ustala straż i policja. Wypadek motocyklistów w miejscowości Zbierskolonia w gminie Stawiszyn w powiecie kaliskim. W niedzielny wieczór dwie osoby podróżujące motocyklem wywróciły się, bo na ich drodze nagle stanął pies. Właściciel czworonoga był pijany. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Do zdarzenia doszło około 19:00. Pierwszy na miejscu był zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Stawiszynie. Jako drugi został wysłany śmigłowiec LPR. Oboje poszkodowani trafili do szpitala. Jedna osoba została zabrana ambulansem, druga śmigłowcem. Na miejscu pracowały trzy zastępy OSP i jeden straży zawodowej oraz policja. Kierujący motocyklem marki Honda 58-letni mężczyzna, chcąc ominąć psa, który wbiegł na jezdnię, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego motocykl przewrócił się na jezdnię. Policjanci ustalili właściciela psa. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Mężczyzna w chwili zdarzenia jechał na rowerze, będąc pod wpływem alkoholu. Rozpoczyna się 5. miesiąc prac przy przebudowie ulicy Lipowej. To już ostatnia prosta do odnowienia jednej z najbardziej zaniedbanych kaliskich ulic.
Na odcinkach ulicy Lipowej, Staszica Legionów oraz Handlowej do Zgodnej przebudowane zostały nawierzchnie jezdni oraz chodników, zjazdów na posesje i miejsc postojowych. Powstało nowe oświetlenie, przeprowadzona została renowacja kanalizacji deszczowej, wybudowano również miejsca postojowe. Przebudowana jest konstrukcja jezdni na odcinku od ulicy Zgodnej. Obok rosnących przy ulicy Lip pojawi się dodatkowa zieleń. Obecnie prowadzony jest ostatni etap prac od ulicy Legionów do środkowego odcinka ulicy Lipowej. Roboty mają zakończyć się w kwietniu. Inwestycja wpisana była w program budowy i przebudowy dróg osiedlowych. Ostatnie marcowe dni przyniosą pogodową mieszankę. Nie braknie słońca, bo jego promienie utrzymają się nawet do końca tygodnia. Momentami jednak będzie przykryte chmurami. Zawieje także wiatr, a ciśnienie będzie się wahać. Dziś wieczorem pogodnie, na sukach tęci 12 kresek powyżej zera, może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, uspokoi się wiatr. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i dużo przejaśnień, termometry wskażą 11 stopni, nadal będzie wiał wiatr, ciśnienie zacznie spadać. W nocy termometry wskażą 5 stopni. W środę od samego rana na termometrach 3 stopnie na plusie, na niebie dużo chmur i będzie padał deszcz. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni, niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, ale nie powinno już padać, ciśnienie znów będzie spadać. I kończymy poniedziałkowe wydanie. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do odwiedzania portalu Fakty Kaliskie. Życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.